Opowiadaj. No, nazywa się Rudolf, lubi biegać oczywiście, lubi chodzić bardzo, lubi marchewkę, różne właśnie owoce, warzywa, właśnie lubi biegać właśnie, jak widać, jak chodzi. Ja się nazywa Kajtek, ja się nazywam Emanuela. To nie znam wieku, ale ten, królik karłowany, to rasa. A skąd go masz? Dostała mu dwójka, bo dostał na imieniny. Proszę pana, ja mam chomiczka! Ma na imię Kajtus. Mośca z palaca. Ciężko trochę, co? Trochę. A tu mój pomysł. A ja się boję, że mi ucieknie. Postaw swojego do mojego. Daj swojego do mojego. Oni się kochają. Oni się kochają. Chodź to chłopak i chłopak. Ale kit. Ale kit, nie? Ma 1,5 roku, nazywa się Flap. Żyje różne rzeczy. Takie jak kukurydza, ziarenka. Kukurydza. No właśnie. Pije wodę. Lubi się bawić. Mamy przez A jak się nazywasz? Karolina. To ja jestem. Wieka. Nie jestem. Mój no ten, bo ci królik zjeść, to jest królika. O ja. No to sam. Sam się nazywa. Ale fajnie. Imię Dominika, mój królik nazywa się Trusia. A ile ma lat twój królik? 2,5. A wiesz, ile żyją króliki? Od 7 do 10 lat. To jeszcze trochę pożyje. Nazywam się Katarzyna Tarasek, jestem nauczycielką przyrody w szkole podstawowej nr 6 w Świnoujściu. Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi i z tej okazji w naszej szkole odbyła się ogromna akcja, której głównym celem było zebranie karmy dla naszego schroniska tutaj ze Świnoujścia. Celem tej akcji było oczywiście promowanie postaw ekologicznych, a chcieliśmy to osiągnąć poprzez takie 4 działania ekologiczne. Po pierwsze była to wystawa zwierząt, po drugie sprzątanie terenu wokół naszej szkoły, rozdawanie ulotek na temat oszczędzania wody oraz energii oraz wystawa tort ekologiczna. Jeżeli chodzi o wystawę zwierząt, to na naszej sali dzieci przyniosło około 70 różnych zwierzaczków. Były to chomiki, myszki, żółwie,